Zabrze chce zaoszczędzić na komunikacji publicznej. 4 linie mają zostać zlikwidowane, trasy 3 innych zmienione, a 3 kolejnych wydłużone. Planowane zmiany wywołały zamieszanie wśród mieszkańców Zabrze, a także kierowców, którzy negatywnie odnoszą się do proponowanych rozwiązań. Mieszkańcy mogą wziąć udział w konsultacjach, a władze zapowiadają, że rozpatrzą wszystkie wnioski. Karolina Komada. Linia 81 kursująca między centrum Zabrze a dzielnicą Helenka już niedługo może zostać zlikwidowana. No ja nie wiem. Tyle lat jesteśmy przyzwyczajeni do 81, no to ja myślę, że to jakoś nie za bardzo. Przecież jakbyśmy się z Helenki dostali. Podobne obawy, a nawet jeszcze większe, mają mieszkańcy Zaborza, którzy już dwukrotnie walczyli o uratowanie linii 234. No jestem oburzona tym w ogóle. To jest dla mnie skandal. 234 jeździ, jest zawsze pełnym autobusem. Przede wszystkim bardzo dużo mieszka seniorów. Ciężko. Jestem opiekunką PCK, także ja mam tu dojazdy między ludźmi. Czyli często pani korzysta? No bardzo, ja dzień w dzień i to parę razy, nie? Codziennie od 2 lat tym autobusem jeździ też Alan Sawicki. Kierowca o planowanej likwidacji linii dowiedział się z mediów społecznościowych. Jak twierdzi, planowane rozwiązanie, czyli zastąpienie linii 234 linią 15, jest niefunkcjonalne. Wiadomo, ten autobus jedzie z Bytomia, no to on już przyjeżdżając tutaj ma kilkunastominutowe opóźnienie. Bo musi przejechać całe centrum Bytomia, on tam, nie wiem, chyba będzie jechał przez Halenkę, czy tam przez Rokitnicę, już dokładnie nie pamiętam dokładnie jak ta trasa idzie. Dojeżdżał tutaj do Getego. Z Getego będzie brał ludzi i będzie jechał na Zaborze. I tak naprawdę w godzinach szczytu ulica 3 Maja, żeby się dostać na Lutra, czasami się stoi 5-6 zmian świateł. Więc to już generuje około 10 minut opóźnienia. W ramach protestu mieszkańcy Zaborza zbierają podpisy, którymi chcą zasygnalizować swoje obawy. Ponad 2200 osób wyraziło już swój sprzeciw. Mieszkańcy Zaborza i Poręby jeszcze nigdy nie byli tak zjednoczeni, jak są teraz. Ja tak naprawdę zainicjowałam odrobinę tą sytuację, natomiast w obecnej chwili każdy, kto może, zbiera podpisy. Jest to kierowca autobusu, jest to ksiądz proboszcz świętego Franciszka, są to członkowie Caritas, są to mieszkańcy. Także ja nie spodziewałam się takiego odzewu. Zmiany mogą objąć łącznie 11 linii. Zlikwidowane mają zostać 234, 81, 86 i 270. Jak twierdzi Urząd Miasta, powodem jest nowe centrum przesiadkowe i brak miejsc parkingowych. Część autobusów ma swój postój na placu dworcowym, co generuje niepotrzebne koszty dla zadłużonego miasta. Rocznie to ponad 1 000 000 zł. To się wiąże z tym, że każdy autobus, który dojeżdża tam, on ma problem z zawróceniem, tak? Proszę zwrócić uwagę, że na końcu ulicy Plac Dworcowy tam jest zrobione takie miejsce do zawracania. Tym sposobem mamy ograniczone miejsca parkingowe w tym rejonie i każdy taki przejazd to są dodatkowe koszty do miasta. W sprawę zaangażował się jeden z zabrzańskich radnych. Jak twierdzi, władze miasta zamierzają wziąć pod uwagę opinię mieszkańców. Wystosowałem również swoje oświadczenie w mediach społecznościowych. Również jako Rada Dzielnicy wystosujemy pismo, ale oprócz tego zadzwoniłem również osobiście do pani prezydentki Zabrze, do pani Agnieszki Rupnieszkiej, żeby podzielić się swoimi obawami, a nie tylko swoimi, również mieszkańców. Pani prezydentka wysłuchała tych wszystkich. Oczywiście z wieloma rzeczami się zgadza. Swoje obawy mieszkańcy mogą zgłaszać bezpośrednio do urzędu. Do 18 października trwają konsultacje społeczne. W środowy wieczór planowane jest też spotkanie Rady Dzielnicy Zaborza, podczas którego będą omawiane losy linii 234.